Żeby w ogóle jakieś podziemne miasto prawie, że... Dobra, zmiksujmy fizykę. Tego nie chcę. Chcę to. Tylko to znaczy, że boostuje staminę. Maksimum stamina, nie regenerację. Też dobrze. Pyk. Summoning. Jezus. Materiały. Stopiony grzyb. Co to za miejsce jest? Wow. Czy to są te stopione grzyby? Nie, to coś innego. Jakieś zroszone ziółka. No. Coś słyszę. Jakieś takie... Nie wiem, czy to trzepot skrzydeł. Takich owadzich, czy coś innego. Bardzo niepokojąca atmosfera. Mogę samonować tutaj. Dobra, obejdźmy na razie dookoła. O, te grobowe jakieś kwiatki. Właśnie, miałem sobie ulepszyć. Być może... samony. Jeśli mnie stać po wizycie w katakumbach. Czy to jest jakaś gigantyczna jaskinia? Uważaj na nogi. Co to znaczy? Grzyby. Dobra, zaraz przeczytamy może opis tego... tych rzeczy. Może to rzuci jakieś światło na... tę sytuację. Tam coś jest. Ty. To będzie to. Znajdywane w i w pobliżu no, wiecznego miasta. Pokryta jakąś magiczną rosą. A te grzyby też w wiecznym mieście. Jakiś olej z tego wycieka. Czyli co to jest wieczne miasto? Brzmi jak coś ważnego. Mogę konia? Mogę. O, nie mogę pochodni na koniu, szkoda. Samony. Dobra, to wolę pochodnie. I w tej wodzie jakaś taka... jakieś takie dźwięki słychać, nie wiem. Wieczne miasto, powiadacie. No dobra. Nie będę się powtarzał, że jestem mocno zaskoczony, ale spoko. Tam już się plamy krwi pojawiają, więc jeszcze obejdźmy tu dookoła. O, coś widzę. Coś widzę. Kogoś widzę. Co oni tam robią?
No, są to wrogowie, więc spróbujemy jednego przywołać. Zobaczymy, co to za jedni. Na ludzi średnio wyglądają, jakieś takie kryształowe mini golemy, albo nie wiem, no, zmutowani ludzie. Błyszczą się na niebiesko te bronie, więc pewnie jakieś magiczne obrażenia będą. Sprawdźmy, jak tarcza. No. O, czy to grab? Są powolne dosyć. Na szczęście. Dobra, chcę zobaczyć. Atak, no. Nie, nie przebija się przez tarczę. Mają dużego poisa, więc ciężko ich stan lokować. Trzeba uważać. Chyba trzeba strzał dorobić, póki mogę. Fletched. Dobra, może nie maksimum, ale z 10 paczek. Dobra. Bo nie wiem, ile ich tu jest. 5 sztuk? Z 5 na raz to ja bym nie chciał walczyć. Albo i 6 nawet. No, są powolni. Co mi mówi, że pewnie jak przywalą, to dosyć boli. O! Takie coś. No, boli. Jakieś kombosy, ale łatwo ich zbackstabować teoretycznie. Mogliby coś wyrzucić, żebym być może dowiedział się o nich czegoś. Co to za jedni? Czy już idziecie po mnie, czy jeszcze nie? Chyba nie są bardzo zainteresowani. Może w ogóle się nie agrują sami z siebie? No, ktoś tu umarł. Nie dziwię się, jeżeli wszystkich zagrował. Albo kilku naraz. Ha. No dobrze. To myślę, że oburącz trzeba tutaj. To jest combo. A nie, to jest combo te o takie przyciągające do siebie chyba. No, bardzo łatwo ich zbackstabować. W sumie może powinienem kiedyś w ogóle spróbować parować. Agrują się? Agrują, okej. O! Tamci też się zagrowali, no dobra. Więc szybko. W miarę możliwości zabijmy go. Dobra. Zróbmy samona. Żeby to szybciej poszło. No, bolą dosyć znacznie. Co, został jeden? Da się go zbackstabować? Gangbang. Dostanę za to flaszki, czy niekoniecznie dostanę? No to spoko.
Ups, nie to chciałem. Ciemno jak w dupie. Sporo tych roślinek wszędzie. No to wydaje się zdecydowanie... Uuu, panie! Czy to jest główne wejście do tego wiecznego miasta? W takim razie, co to było to wcześniej? To wydaje się zdecydowanie bardziej high-levelowym miejscem. Miliony tych roślinek. Zobaczymy, co się z tego kraftuje w ogóle. Cześć! Czy moja ekipa tam istnieje gdzieś? Oho! Ci już czarują. Halo ekipa, gdzie jesteś, kuźwa? Czemu oni tam gdzieś... Czy oni kogoś biją? Ktoś tu był? Zapraszam. Może przyszli jak się zagrował. Chyba tak. Już kogoś biją tam. Jak oni tam przeszli? Zeskoczyli z góry, czy co? Ha. No, to może boleć. Co to za czary są? Jakieś bąbelki. No, jest problem potencjalny. Te czary chyba ich załatwiają. Nie wiem. Au. Zróbmy tak. Więcej bąbelków eksplodujących. Całe szczęście, że są bardzo powolni. Chociaż ci magicy trochę niepokoją. No dobra. O, coś dropnął. Świetlika. Czy ty też jesteś magikiem? Tak. Spróbujemy kogoś zbackstabować może. O. Taki shotgun jakiś jest chyba. Okej, nie stać w tym. Bo pewnie zaboli. Póki co nie jest tragicznie. Pewnie spore AOE to daje. Tam jeszcze ich trochę jest. Ojej. No ładnie, ładnie. Pojedynczo poproszę, jeśli będę w stanie trafić. Czy jesteś magikiem? Masz jakąś taką... A nie, to chyba ta standardowa jakaś włócznia ichniego pokroju. No, staminy całkiem sporo mi daje ta łza, z tego co widzę. O, backstabik. O, nie wyszedł. No, nieważne. Dobra, chodźcie tu. Idziecie? Znów słyszę to takie świergotanie gdzieś.
Trochę jest nawet irytujące, że oni są tak powolni, bo zanim ten jeden przyjdzie, to... O, łza przestała działać. Backstaby jakoś nie są tak trywialnie wykonalne. Nie wiem, czy jestem za daleko czasami, czy co. Okej. Czy trzeba być faktycznie bardzo z tyłu? W sensie, no, pod dobrym kątem. Nawet jakieś w miarę dusze się tu dostaje. Co tam się dzieje? Zaczynam się zastanawiać, czy by sobie nie podnieść FP jednak trochę. Co oni robią tam? Kopią coś w ziemi? Czy jedni pilnują innych? Czy co? O, tu jest item. Immunizing. Co to znaczy? Na co, przed czym chroni? A, nic. Immunity to jest bodajże przed krwawieniem chyba i trucizną. Halo, przyjdzie ktoś? Bo jak się tu zagrują na mnie, to będzie słabo. Wszyscy, w sensie. Ach, te emocje. O, Dziabnął. Dobra, nie są tacy... Oni się roztapiają w jakąś maź. Nie są tacy źli, jeżeli się ich, no... Ma czas pojedynczo atakować. No tu chyba dwóch przyjdzie. Czy nie? Może i tylko jeden. No i tak się kończy zabawa. Na szczęście nie mają za bardzo żadnych dystansowych ataków, z tego co widzę. Ups, sam się na to nadziałem. To mam nadzieję mi... O! Nowy atak? Nie kojarzę tego. No, bolą ogólnie. Clayman's Harpoon. Czyli to są... no... gliniani ludzie. Harpuny, powiadacie. No, inteligencja. Wiedziałem, że jakieś magiczne obrażenia niby zadaje to. Czubek z meteorytowego kawałka. Impaling Trust. No dobra. Czyli wiemy, jak te ludki się nazywają. Są z gliny zrobione. Z jakiejś magicznej gliny, czy co? Smithing Stone, dwójeczka, ładnie. No chodź, tu widzę, że chcesz. headshot chyba. Co, oba przyjdą? Czy tylko jeden? Hmm.
Mam nadzieję, że mi flaszkę odnowi ta grupa. Bo troszkę tutaj byłem nieostrożny. O, i się dałem uszkodzić. Gliniane ludki, no ciekawe. Patrzę, czy z boku kogoś nie ma. Czego oni tutaj tak pilnowali? Znaczy nie wiem, no ryli coś tam w ziemi tak naprawdę, więc nie jestem pewien, czy czegokolwiek pilnowali. Wiesz, to wyglądało, jakby jedni pilnowali drugich. Tamten się nie rusza. Skoro tyle jest tutaj kwiatków, to jump attack. Czy coś tam jest? Dobra, za chwilę. Najpierw ten. Chyba mają jakieś graby. Dobra, flaszki jakieś tam. Czy ja tylko jedno dostałem flaszkę? Biednie. Uuu. Tam jest żuczek. Ciekawe, czy zniknie, jak do niego podejdę. Co to w ogóle za statua? Czy to są jakieś węże, czy korzenie? Czy co? No nie ma głowy. Znów złote jakieś robaki. Złote stonogi. Czy to jest drzewo, czy co to jest? Nie wiem. Macki. Dobrze, zobaczmy, czego tak pilnowali. Pewnie czegoś badziewnego, no nawet nie. Smithing Stone czwóreczka. O co tutaj chodziło, że niby jakieś jump ataki mam robić? Znów to takie skrzypienie, szeleszczenie. Dosyć nieprzyjemne dźwięki. A może oni kazali... No tak, można było tędy... A, okej, można było tędy po prostu iść. Rozumiem już teraz wszystko. Ja poszedłem od tyłu. To jest alternatywne wejście, powiedzmy. Okej, czyli nic poza tym tu chyba nie ma. To wszystko prowadzi do głównej bramy. Dobra, zaznaczmy sobie może... Czy ja mogę tutaj cokolwiek zaznaczać? No to jest pytanie. Nie, trochę za blisko. O, jakoś tu... Znacznik. ciekawe, czy da się gdzieś na te murki zeskoczyć, na przykład przy zjeżdżaniu windą, nie wiem. To coś na później do potencjalnie odczajenia. A jeśli chodzi o murki... To może jednak... Dobra, za chwilę. Aha. Czy tędy się na tą statuę wchodzi?
Tu jeszcze coś jest. Co? Stone Astrolab, co? O, czerwony. W sumie ciebie to bym nawet chciał. No, jakiś twardszy. Krytyk. O, do pełna uzupełnił. Nieźle. Dobrze. To teraz pytanie. Czy to był ten żuczek? Nie, on był gdzieś... A, to chyba ten żuczek może wydaje z siebie takie dźwięki. Szeleszczące. Co tam jest? Złoty ten... Złota stonoga. Gdzie jest znacznik? O, tu jeszcze są ludzie. Ha. No dobra. Ktoś tu umierał. Znacznik jest tam, gdzie oni są gdzieś. Ciekawe, czy mogę ich po prostu zastrzelić. O. Bo nie chciałbym walczyć na takich bardzo wąskich terenach. Ja, tam jest ta statua. Jakiś headshot lub dwa. No, i spoko. No, jeśli będę w stanie celować. To już nie był headshot. Nie. To były magusy. Dobra, z drugim to raczej sobie dam radę. Jesteś magusem? Nie jesteś. Robaczek będzie tutaj, więc trzeba wcelować. Nie wcelowałem. Ja pierdzielę. Trzeba było skoczyć. RIP. No dobra, odzyskałem zwłoki. Jeszcze ten patafian się tutaj czai. O! Nie dać się zabić. Dobra. Teraz jak to zrobić? Myślę, że trzeba przejść naokoło. To chyba ma sens. Zeskoczyć tu. I teraz tu. O nie! Przeżył! Złapałem item, zabiłem go. Okej. O, bąbelki! Bąbelki wyroczni. To było... No, zajęło to trochę czasu. Jest ich tutaj milion po prostu. Ale się udało. W sumie, zobaczmy. Co to za bąbelki? No, czar glinianych ludków, którzy służyli jako kapłani w jakiejś starożytnej dynastii. Można chargeować. Używali tych bąbelków do przepowiadania. Ciekawe. Dobra, nie chcę iść tu.
chcę iść do przodu. Tutaj wyczyściłem wszystko. Przydupasy są zużyte, no niestety. Chciałem, żeby to w miarę szybko poszło. No i tak się tam w kupie agrowali. No dobra. Co mamy tu? Wielki wodospad. Czy można tutaj chodzić po tej wodzie? Chyba można. Tu są jakieś itemy. No właśnie. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jezus Maria. No nie chcę się z wami wszystkimi naraz bić. Nie jest to super trudne, no bo są powolni, ale po prostu zajmuje dużo czasu. Okej, jeden. O, nieładnie. Znowu coś backstaby nie chcą wychodzić. Może da się kogoś zbackstabować? Tutaj nie, pewnie inny zaraz mnie zobaczy. Może nie, nie wiem. Magusów nie widać na razie. Chociaż o tyle dobrze. Dobra, to na pewno ich zagruje. Ale co zrobić? Dobra, nie chcę tutaj gdzieś wpaść w przepaść przez przypadek. To byłoby smutne. Najgorzej. Co to ma być? A. Prawie. A. Właśnie ten atak, no, poleczę się, bo oni jednak trochę obrażeń zadają. Ten atak jest takim grabem, więc w drugiej części też zadaje obrażenia. No, tak stabik. Z tyłu nikt nie idzie. No nie są trudni, ale po prostu wymagają dużo czasu. Dobra, whatever, z wami to już się załatwię w ten czy inny sposób. Dobre kamyczki. No, tego graba jeszcze nie doświadczyłem, ale w sumie to nie chcę doświadczyć. No. Pięknie, flaszka jest. No run trochę się dostaje, nie jakoś szaleńczo dużo, ale troszkę się nazbierało. Dobra, widzę tu jakiś item, mam nadzieję, że jest bezpiecznie. Mydło. Co? Co to jest mydło? Jest to coś używalnego.
No, cóż, myję ciało. Craft table. Troszkę redukuje zatrucie. Brud z zewnątrz w końcu przenika do środka, zatruwając duszę. Ciekawe, czy to faktycznie może być jakiś status brud zrobiony z grzybów i roślin. No dobrze. Runy czwóreczki. Kolejna winda. Ciekawe, czy jeszcze głębiej. A nie, tym razem do góry. No, jestem ciekaw, czy da się tu gdzieś zeskoczyć. No, tym razem nie było to tak daleko, więc wciąż jesteśmy pod ziemią, chyba. Ładnie tu. Ognisko poproszę. Chyba tam, czy nie? Ważki. Ogniska nie widać. Tu da się chodzić. No dobra. Nie wiem, czy to mi coś daje. Na razie się powstrzymam. Coś tam jest w tej wodzie. Co to jest? Krabiki? Myślę, że czas na latarenkę. Czy to są jakieś drzwi? Nie, co to jest? Co to leczy? O, tą szkarłatną zgniliznę. To się nam przyda później. Chyba, że tutaj też ona będzie występować. Ale głównie to, no, w tych czerwonych ziemiach, gdzie przez chwilę sobie hasałem. No, jest trochę plam krwi. Coś czuję, że duży krab tutaj się pojawi jakiś spod wody albo coś. Czy to się otwiera? Czy ta ważka mnie atakuje? Plusku, proszę iść. No chodź tu. Jak zwykle. Mogę sobie tak przez milion lat. Muszę ją zastrzelić, bo będzie mnie wkurzać. Nie! Kuźwa, jakiegoś kraba zastrzeliłem przypadkiem. Nie wiem, czy ta ważka w ogóle się agruje na mnie. Może jednak ją zignoruję. Ale kraby trzeba eliminować, nigdy nie wiadomo. Czy się zmienią w wielkie kraby? Stąd przyszedłem, tak? No to by wyglądało. Widzę cię. Kuźwa, no co jest? Ciekawe, czy trafię. Śmiem wątpić. Dobra, ignoruję. Plamy krwi. Czy to... Aha, no tak.
Jakżeby inaczej. Tatuś krab. Nic nie widzę. Przecież kraby nie są jakieś bardzo groźne, ale można do tego obszaru w sumie trafić dosyć szybko. Po prostu winda z Mistwooda i elo, jesteśmy. No ale jeżeli już się, jeżeli ktoś by tutaj był, no to raczej musiał się przebić przez tych poprzednich przeciwników. Więc pewnie trochę walczyć potrafi. Dokąd to wszystko prowadzi? Więcej krabiego kawioru. Coś jest? Nie. Zwłoki. No, kolejne plamy krwi. Zasadzka. Ale tu jest ładnie, czy to są... Nie, to nie, nie są gwiazdy, jesteśmy pod ziemią, więc co to tak świeci w powietrzu? Co to są za jakieś pomniki, monumenty, kapliczki? To jest pytanie. O, tam się da wejść. Dochodzimy do czegoś powolutku. Proszę mnie tu nie terroryzować. To jeszcze zdecydowanie nie czas na żarcie. Gdzie ja jestem? Czy to jest wieczne miasto? No. I am confusion. WTF, czy to są jakieś... Czy to jest drzewo, czy to są pęknięcia w tej jakby jaskini, czy co? Te takie linie, które widzę. Myślę, że to jest jaskinia. Dach. Sklepienie. Interesujące. Jest tam jakiś item, no. Dobre przeczucie miałem, ale tędy nie wejdę? Jak to nie? Jakieś cyklopowe miasta, kurde. Jak z Lovecrafta trochę. Taki vibe. Podziemne miasta, no. Zróbmy tak. Widzę, że coś tam się porusza, świecącego nad ziemią. No, no, no. A tak czy inaczej, jak znajdę jakieś ognisko, to chyba stąd pójdę i porobię inne, znaczy porobię te rzeczy, które miałem zrobić, czyli raz. O, jest ognisko. Znaleźć ten zaginiony fort magiczny. Dwa. Czy to są jakieś czary? Czy to są jakieś co? Dwa. Pootwierać te demoniczne. Demoniczne. Znaczy impowe rzeczy w katakumbach. I być może gdzie indziej.
W miejscu startu, tam przecież otworzyłem coś i nigdy tego nie sprawdziłem. No, czy to jest wieczne miasto? Odpocznijmy. Nie, to jest po prostu jakieś brzegi rzeki tej Siofra. Sryć, idź stąd. Nie, nic nie dostaniesz. Ciekawe jak to... O! Ciekawe. Chwila, moment. Jestem tu gdzieś w ogóle. Pod ziemią, ale właśnie, jak to będzie? Czy ja tutaj będę mógł się teleportować od razu do jakby pod ziemię? Chyba tak. Nie wiem. Ciekawe sprawy. Zapuszczę się tak delikatnie do przodu. Co to tam się tak świeci? Jakaś mgławica podziemna. Łopanie. Szok. Ten monument się świeci. Light flame. Czy to ma jakiś cel? Czy to są jakieś kikuty drzew skamieniałych? No, Sims Familiar to trochę jak Darkroot Basin w jedynce. Tam, gdzie były skamieniałe drzewa. Czy to jest jakiś wielki żółw? A nie, to krab. Krabów się jakoś bardzo nie boję. Bardziej mnie interesują te latające jakieś świetliko rzeczy. Czy to są... To wygląda jakby jakieś... No nie wiem, co to jest. Pewnie eksploduje. Cześć. Też się stęskniłem. Kuźwa, gościu. Bez przesady. Kraby krabami. Dobra, chcę zobaczyć, co to są za świetliki. Czy to nieprzyjaciele? Czy to po prostu jakieś naturalne zjawisko? Skąd tyle zwierzyny? Przykro mi, potrzebuję kości. Rosną tutaj te duchowe jakieś rzeczy. Mapa? Co? O kuźwa, faktycznie mapa. Ha. No dobra. Teraz to wygląda inaczej. Show above ground. Rozumiem. Czyli faktycznie są jakieś warstwy mapy. Nieźle. Nie sądziłem, że taką mechanikę tutaj znajdziemy, ale nie jest to bardzo zaskakujące. Ha. To jeszcze się ciągnie gdzieś w jakieś czeluście kosmiczne. No dobra, pochodzę jeszcze tutaj chwilę. Pozbieram coś, co się da w miarę łatwo zebrać. Okej, koń działa. Materiały zawsze się przydadzą. Żółwiki. Hmm.
Oho. No dobra, mamy coś nowego. Jakieś spektralne duchowi wojownicy, co to jest? Okej. Backstab? Niekoniecznie. Daje się stunlockować, bo... Oho, ten coś czaruje. Niekoniecznie mi się to podoba. Nie mają za bardzo zbroi. O! Kości bestii z nich wypadają. To niespodzianka. Pudło. A, da się backstabować, dobra. O! Topór z jakiejś szczęki czy tam żuchwy. To może być ciekawe. Tylko 14 siły. Z czaszki jakiegoś roślinożercy. Sryć, nic nie dostaniesz. Do widzenia. Używana przez jakichś ludzi, którzy nie lubią metali. No jest bardziej bronią obuchową niż ciętą. Widzę, koty mi nie dadzą spokoju. Jest dopiero godzina druga. Żarcie to może o czwartej. A propos kości. Tam są jakieś itemki. No dobra. Zdecydowanie mam jakieś takie lovecraftowe vibe'y tutaj. Podziemne miasta jakichś tytanów. No proszę. O, są tutaj znajome zwierzaki. Przykro mi. Kości. Kości nigdy za wiele. Dobra, tu mamy plamy krwi. Można wskoczyć na górę. O, tam coś jest interesującego. Jakiś obelisk. Te skamieniałe drzewa. Nie wiem, czy to są drzewa, czy po prostu jakieś stalagmity. No drzewa to rosną. Bardzo mi się podoba ta lokacja. Okej, więcej was. Jesteście tutaj jakimiś bazowymi przeciwnikami. Interesują mnie te świecące kulki. Dobra, za chwilę. Chyba będziemy musieli się tymi zająć. O! Kombosy. Ups. Co? Okej. Was nie zauważyłem. Jeszcze ta cholerna ważka. Zawsze te ważki mnie tak wkurzają. No jak wszystkie muchy w Dark Soulsach. Niby nie atakuje, a jak już zaczniesz się bić z kimś większym, to nagle się... Nagle sobie przypomni, że istnieje. Dobra, wezmę zwłoki. Dobra, łucznicy widzę dużo obrażeń zadają. Wezmę zwłoki i nie wiem, czy tutaj będę dalej chodził. Okej, to wybucha.
Nie! To kuźwa laserami strzela z błyskawic. Nieźle, nieźle. Ciekawe, czy da się to zabić. Okej, to boli. To bardzo boli. Fuck. Czy to się samo naprowadza? Dobra, myślę, że na razie damy tu spokój. To wymaga bardziejszego przygotowania trochę. Jakoś zajść ich od tyłu czy coś. Bo inaczej to może boleć. Więc wezmę tylko zwłoki. I spróbujemy się zmyć stąd. No bo nie jest tu przyjemnie. Dokładnie. Kuźwa, czy ja w ogóle stąd odjadę? Ledwo. Strzały też normalnie, jak railgun jakiś. Kuźwa! WTF! Co za goście! Ostro! To też jest ostre. Da się to zabić? Czy to jest... Aha. To znika. Kurna. Prawda, idziecie za mną? Nic z tego. Aha. WTF! Ilu ich tam jest? Dobra, nieważne. Wezmę swoje zwłoki i spadam stąd. Jeszcze coś tutaj odkryłem. Niedaleko kraba jest jakiś portal. Więc okej. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Na pewno nigdzie gorzej nie mogę trafić. Co? Nie, wciąż jesteśmy tutaj pod ziemią. Aha. To może nie być przyjemne doświadczenie. Podejrzewam, że jakoś tam ogniska na wyciągnięcie ręki to nie będzie. Tu jest jakiś gauntlet. Dobra, idę stąd i porobimy coś innego. O, tu gdzieś niby jestem. Ładnie. Robimy konkretnie. Gdzie były te katakumby? Tu? Chyba?